Cześć, cześć, witamy was wszystkich. Dzisiaj nagrywamy taki specjalny odcinek z mojej komunii. Taki dzisiaj nietypowy odcinek, nie będzie żadnej opowiastki, nie żadnej historyjki, bo Monika jutro ma komunię, tak Monisia? Tak, bardzo się stresuję. Dzisiaj już byłam u spowiedzi. Bardzo się stresowałam i no prawie całej formuły zapomniałam, no po prostu z tego stresu. No tak, ale jak już podeszłaś do konfesjonału i zaczęłaś spowiedź, to wszystko ci się przypomniało? Wszystko było w porządku, tak? Mhm. Aha, no to dobra, dobra. I co, wyszłaś ze spowiedzi i... I dostałam taki medalik. Pokaż wszystkim medalik. No, bardzo ładny. I chciałabym wam coś jeszcze pokazać. Jaki prezent dostałam od moich rodziców. Tak jest, taki malutki prezencik od nas. To też jest taki wisiorek, tylko tutaj mamy krzyżyk, tak, Monisiu? Mhm. Podoba ci się? Tak, ładny. Jest przepiękny. Czy wszystko już masz przygotowane? Tak, już mam przygotowany wianek, buty, no i sukienkę. Ja sukienkę teraz chyba mama prasuje akurat, nie? Tak, teraz mama pracuje. No, a pokażesz nam może buty i ten wianek? Tak, już przynoszę. Dobra, a jutro jak się ubierzemy, to pokażemy wszystko, tak? Jak wygląda na tobie. Takie buty. I są białe, całe, tak? I co tu mają? Takie takie kwiatuszki, takie srebrne. Takie motylki też. No i taki mały obcas, taki srebrny. Srebrny i tutaj też srebrne. Takie zapięcie, tak? O właśnie, takie zapięcie. A ten wianek, Monisiu, pokażesz nam? Już pokazuję. O, tak wygląda na razie, o tak o. Piękny jest, tutaj ma takie wisające. No. A tutaj ma takie kwiatuszki, pokaż te kwiatuszki, pokaż. No takie jakby, co to, różyczki są, różyczki? Takie różyczki. No. Wszystko na biało, tak? Pokaż jak to będzie wyglądało. Ale to fryzurę też masz... Teraz to taką... No nie no, jeszcze, no tak, nie to co będziesz miała jutro, tak? Bo jutro przychodzi też pani fryzjerka do ciebie. Tak, i będzie czesała. Fajny, piękny, ładny. No ciekawe jak to się wszystko będzie komponowało razem, prawda? Jeszcze tak, jak sukienkę. Wszystko. Sukienkę jeszcze jak założysz, prawda? Tak. Słuchajcie kochani, a czy wy zgadniecie co ja mam nowego? Przyjrzyjcie się dokładnie mojej twarzy. Czyli na twarzy masz coś nowego, tak? Monisiu. No właśnie, piszcie w komentarzach, jeżeli zauważyliście, co Monika ma nowego, bo wiele kolegów i koleżanek z klasy w ogóle nie wiedziało, co ja mam nowego. Tak? I tak się, nie tak, zauważyli? I tak się nawet zapytałam takiej jednej koleżanki. No, no przyjrzyj się mnie i powiedz, co mam nowego. Mm-hmm. Ona tak się patrzyła i tak 5 minut się patrzyła. Tak? No, a ja mówię i wy musicie zgadnąć. A właśnie, i wy musicie zgadnąć, co to jest. Komu się uda, no to wielkie brawa. A jeżeli wam się nie uda, to w następnym odcinku powiemy, co to jest, prawda? Tak. Monika, a ty w kościele śpiewasz może jakąś piosenkę w trakcie komunii, czy coś mówisz? Ja mówię jedną z części modlitwy wiernych. Aha. I już dobrze znasz wszystko to, co masz powiedzieć? Tak. Swój tekst, tak? Mhm. A możesz nam powiedzieć teraz? No jasne. No to... Pan Jezus nieustannie wzywa do nawrócenia. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby troszczyli się o swoją wiarę, jak o codzienny chleb. Ciebie prosimy. No, świetnie, świetnie, świetnie. Ciekawe, jak ci pójdzie jutro to w kościele. A jak mieliście próby w kościele, to mówiłaś to do mikrofonu, czy po prostu tak, do mikrofonu? Mikrofon. I jednak to tak się troszeczkę inaczej mówi, nie? Do mikrofonu. Tak, ja to już tak umiałam, ja to powtarzałam, ale jak już zaczęłam mówić w tym mikrofonie, to już jak było to aby, troszczyli się o... Już tutaj mi się zapomniało. A, bo słyszałaś swój głos, nie? Bo to tak, taki, o, taki idzie właśnie taki odgłos na cały kościół. No troszeczkę to inaczej brzmi niż mówić tak normalnie w pokoju, prawda? No ale nic, mamy nadzieję, że wszystko pójdzie jutro dobrze, tak? Tak. Dobra, w której ławce siedzimy? Nie no. No na zdrowie. Dziękuję. W której ławce siedzimy? Siedzimy w 8. ławce. W 8. ławce, no właśnie. I tutaj dzieci siedzą razem z rodzicami, tak? Zobaczymy, jak tam jutro to wszystko wyjdzie. No na razie dzisiaj jest takie przygotowanie. Ale słuchaj Monika, powiedzmy jeszcze, że przecież ty na koniec mszy idziesz składać kwiaty, tak? Komu składasz kwiaty? Panu organiście. Panu organiście, tak? Czyli będziesz musiała wejść tam wysoko na chór. No z podziękowaniami dla pana organisty, tak? Tak. Damy kwiaty. I co? I pójdziesz sama? No nie, będziesz musiała.
wziął ty ze mną tatę iść. No niby tam już wchodziłam, próbowałam wchodzić. Aha. No schody nie są takie strome, no ale się boję, bo no bo jutro będziesz miała sukienkę. No i sukienkę będziesz tak, miała, to długo całkiem. Długą sukienkę, żebym miała jeszcze te buty i jeszcze no, kwiatki w ręku. To... Czyli chcesz, żebym poszedł z tobą i pomógł ci, tak? Tak. No to dobra, dobra, pójdziemy razem. A po mszy, Monisiu, po twojej pierwszej komunii świętej, zapraszamy całą naszą rodzinkę na imprezę, tak? Tak. Na przyjęcie. Słuchajcie, mieliśmy mieć duże takie przyjęcie w sali, ale niestety te obostrzenia covidowe spowodowały, że nie możemy zrobić tak dużej imprezy i wszystko musieliśmy przenieść do naszego domu. I dzisiaj jest po prostu wszystko, urwanie głowy, wszystko stoi do góry nogami, wszystko jest powynoszone. A zresztą, może po prostu pójdźmy tam i pokażmy wszystko. Zapraszam was do naszego bałaganu. Może, o, uważaj. Rzeczywiście mamy tu wielki bałagan, ale na pierwszy plan wysuwa się, Monika, twoja sukienka komunijna. Tak właśnie wygląda moja sukienka, jutro zobaczycie ją na mnie. A Agatka co tam wyprawia? Troszkę tak wstyd się przyznać, ale mamy wielki bałagan. No to teraz zapraszamy was do tamtego pokoju. Do drugiego pokoju, tam właśnie wszystko się będzie odbywać. Proszę bardzo, Monisia, prowadź. Monika, zaczekaj, mam jeszcze dla ciebie prezent. Tak, Agatko, no to pokazuj szybko. Proszę, Monisia, dla ciebie prezent ode mnie. Ojej, wow. To prezent od Agatki dla Monisi. Wow, batonika Monisia spakowała. I co tam jeszcze jest? Wow! Pokaż! Dla Moniki z okazji pierwszej komunii świętej. Taka laurka, tak? Tata trochę pomógł napisać. A co jest w środku? Zobaczmy. Wow, jakie śliczne! To jestem ja? Tak. Ale piękna! To ja jestem w takiej fale mnie podnosi. Jestem taka czerwona, bo lubię karmiśka. A to jest karmelek. Aha, jest Agatka, jest Monika, karmelek, tak? A to co to? Serduszko. To jest naszyjnik. A, i naszyjnik jeszcze. Widzisz, no wszystko Agatka namalowała pięknie. No to dobra, to co, pokazujemy teraz co w tym drugim pokoju, tak? Tak. Tadam! No proszę, proszę, pokój gościnny, tak? Zrobiliśmy. Tak. No właśnie, widzicie jak się zmieniło? Wszystko prawie powynosiliśmy. Tak, i zostały wniesione takie właśnie stoły, krzesła. No i wy tutaj to pięknie nakrywałyście, Zagadko, tak? Zobaczcie, jak nam to szło. Razem z Agatką rozkładałyśmy na stole talerze, sztućce, szklanki. Miałyśmy kupę roboty. Agatka też bardzo dzielnie się spisywała. No, to trochę napracowałyście się, prawda, dziewczyny? Oj, tak. Tylko uważajcie, żebyście nie wylądowały na tych stołach i nie poprzewracały wszystkiego. Właśnie, potłukły i się nie pokaleczyły. No, uważajcie, bo to niebezpieczna zabawa. No, schodzimy już. Cześć, widzowie. Dzisiaj już niedziela. Komunia Moniki. Monika poszła na czesanie, zobaczcie. Pani fryzjerka robi Monice loki. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja już jestem gotowa, będę w takiej sukience. Tada! Patrz, jak się fajnie kręci. Właśnie Monika się ubiera w swoją komunijną sukienkę. Zaraz zobaczycie. Popatrzcie, właśnie ubrałam się w moją sukienkę komunijną. Jak wyglądam? O, Moniśka, bardzo piękna sukienka. Pokaż jeszcze tył. O, właśnie tutaj taki jeszcze jest kokardka. Pięknie uczesane włosy. Januszek, i tak będziesz wyglądała, tak? Tak. Super. I za chwilę idziemy, tak? Za pół godziny już mamy być w kościele. Już jesteśmy w kościele. Każdy usiadł do swojej ławki. Wiernych. Pierwsza mówiła Ola, a ja zaraz po niej. Pan Jezus nieustannie wzywa do nawrócenia. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby w
swoją wiarę, jak o codzienny chleb. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Wszystko się udało, chociaż muszę przyznać, że trochę się stresowałam. No i w końcu nadszedł czas na najważniejszą część mszy, czyli przyjęcie Komunii Świętej. Że rodzice i Agatka siedzieli koło mnie. Agatka już nie może się doczekać swojej Komunii Świętej. Na koniec mszy ksiądz rozdał wszystkim dzieciom poświęcony chlebek. A potem przyjechaliśmy do domu, gdzie odbyło się małe przyjęcie z najbliższą rodziną. A tak wyglądał mój tort. A więc dzień po komunii. No i jak, Monika? Jak wrażenia po komunii? Wszystko było dobrze? No tak, wszystko dobrze wyszło. No trochę był stres, trochę się stresowałam. Aha. Ale to już. Ale już minęło, tak? Już tak. Jest wszystko w porządku. Tylko co, troszeczkę zachorowałaś tak jakby, tak. Nie? Wczoraj jakoś, no, gdzieś cię przewiało, gdzieś, no, jakaś choroba troszeczkę. I dzisiaj masz taki katarek i mówisz przez nosek, tak? Mhm. No właśnie, ale mamy nadzieję, że szybko wydobrzejesz i będziesz zdrowa. Słuchajcie, zapomniałam wam powiedzieć, że przed komunią dostałam jeszcze taką książeczkę z modlitwami i taki śliczny, perłowy różaniec. Pokażę wam jeszcze, jakie prezenty dostałam. Pamiątkę pierwszej Komunii Świętej to taka piękna, ilustrowana książka. I dostałam też taką ładną, białą Biblię. Wszyscy moi goście podarowali mi także taki kartki z życzeniami na komunię. Dziękuję wam serdecznie. Jest mi bardzo miło, że byliście na mojej pierwszej Komunii Świętej. Zobaczcie, dostałam jeszcze taką bransoletkę z koniczynką. A tu wygrawerowany jest Monika. Nie wiem, czy zobaczycie. Nie? Widać Monika, tak? No. Bardzo ładna bransoletka, ale i Agatka dostała też podobną bransoletkę, tak? Agatka też dostała z taką koniczynką. Aha, to jest Agatki, tak? Tak. Bardzo piękna bransoletka. I z jej imieniem. Jeszcze dostałam tutaj taką jedną rzecz. Tak, taki aniołek, tak? Mhm. Ale ładny, no. Monika, i zawsze chciałaś mieć w swoim pokoju telewizor, prawda? Tak, i właśnie moje marzenie się spełniło. Dostałam telewizor. A, dostałaś swój własny telewizor, tak? Monika, ale dostałaś też troszkę pieniążków. Zamierzasz sobie coś fajnego kupić? No, chciałam sobie kupić konsolę. Wow, konsolę? Xboxa. To będziesz cały czas grała? Nie. A będzie czas na naukę? No, tak. No, mam nadzieję, że będzie czas na naukę, na książki. A ta rozrywka będzie tylko od czasu do czasu, tak? Tak. Coś jeszcze zamierzasz kupić? Nie wiem, może jakiś laptop albo tablet. Aha, coś nowego, tak? Z elektroniki. No to dobra, zobaczymy. Na coś tam fajnego wydasz te pieniążki, tak. Prawda? Dawajcie mnóstwo łapek w górę pod filmem, żebym szybko wyzdrowiała. I piszcie w komentarzach, jak wyglądała wasza komunia. Odwiedzajcie nas na Facebooku, na Instagramie i w aplikacji HypeMe. Subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. Do zobaczenia, papatki! Pozdrawiamy Julitkę Bartyzel. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych widzów. Zostańcie dłużej na naszym kanale. Klikajcie w filmiki, które teraz widzicie.